Szanowni Państwo, jesteśmy w Muzeum Historii Żydów Polin, pięknym miejscu, gdzie odbywa się impreza Dziennika Rzeczpospolita, 20. edycja rankingu kancelarii prawniczych. Mamy w tym roku rekord, startuje w rankingu 320 kancelarii. Jest to największa impreza tego rodzaju w Polsce. Zapraszamy na relację. Ranking dojrzewał razem z kancelariami, które są tutaj nagradzane i które są uwzględniane. Na początku kancelarie bardzo nieufnie podchodziły do rankingu. Redakcja też nie bardzo wiedziała, jak organizować ranking, jak oceniać te kancelarie. Ale w sumie jakoś to się dopracowało. W międzyczasie kancelarie z kilkunastu czy kilkudziesięciu osób dorosły do takich, jak niektóre tutaj były, 200 prawników. A redakcja też dołączyła całą masę nowych kategorii. Więc muszę powiedzieć, to było takie wspólne dojrzewanie. I te 20 lat to dla mnie jest właśnie, charakteryzuje się obserwowaniem tego wspólnego dojrzewania i kancelarii, i rankingu. Jak co roku redakcja Rzeczpospolitej utrzymuje listę wyróżnionych kancelarii prawników i prawniczek w ogromnej tajemnicy. Nie mogłam się spodziewać takiej ilości wyróżnień, bo nie mogliśmy uzyskać wcześniej takiej informacji. Najbardziej jestem dumna z jednego wyróżnienia. To jest pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o obsługę największych transakcji w Polsce. 20 lat, tak, to jest długo. Mogę powiedzieć, że ja osobiście na początku byłam sceptyczna, jeżeli chodzi o ten ranking, ale ranking jest w dniu dzisiejszym bardzo silnym, wiarygodnym źródłem informacji na temat rynku kancelarii prawniczych i uważam, że ewaluuje w dobrym kierunku. W związku z tym oceniam ten ranking w tej chwili dobrze i cieszę się, że on jest. Motywuje środowisko do działania. To jest jedyny ranking, wiarygodny ranking w tej chwili w Polsce. Ranking Rzeczpospolitej stał się tym kluczowym rankingiem na polskim rynku. W sposób najpełniejszy, najbardziej precyzyjnie oddaje to, co na polskim rynku się dzieje i dla wszystkich kancelarii on jest, wydaje mi się, decydujący. Było kilka innych rankingów, ale wszyscy przede wszystkim patrzą na ranking Rzeczpospolitej i to jest wielka zasługa Rzeczpospolitej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dla nas ten ranking na pewno jest wyznacznikiem tego, co się na polskim rynku dzieje, jakie są trendy. Uważnie na niego patrzymy, przyglądamy się, jakie jest nasze miejsce, jak inne kancelarie się pozycjonują. Takie uznanie ze strony i kolegów, i kapituły. Jest to duże zaskoczenie. No śmieję się, że ponieważ ten ranking przesunął z wiosny, jak był kiedyś na koniec roku szkolnego, no to jest teraz taki element, że teraz to śmieję się, to są takie świadectwa z czerwonym paskiem dla rodziców, z tymi można wrócić do domu. Ja myślę, że on zawsze był jakimś wyzwaniem dla nas w sensie tego, że był istotnym elementem oceny naszej pracy, istotnym jakimś elementem zweryfikowania swojej pozycji na rynku. Gratulujemy Rzeczpospolitej 20 lat prowadzenia tego rankingu, również w ciężkich pandemicznych czasach. Myślę, że to jest taki ranking, który jest najważniejszym polskim rankingiem prawniczym. Różne rankingi pojawiały się i znikały, natomiast ten istnieje, jest stabilny i myślę, że prawnicy w Polsce czekają z wypiekami na twarzy na jego wyniki co roku. Odkąd istnieje ten ranking, jesteśmy wyróżniane w prawie farmaceutycznym, kancelaria, w której pracujemy. Teraz nasza wspólna kancelaria, którą prowadzimy z mecenasem Kolasińskim. Więc naszym wysiłkiem jest to, żeby się utrzymać na tym zaszczytnym miejscu pierwszym. Nie widziałam siebie jako laureatki tego konkursu, patrząc na to, jak zacny jest skład laureatów w kategorii pro bono. I przyznam szczerze, że rozpiera mnie duma. Jednocześnie też chciałabym pogratulować wszystkim prawnikom, którzy angażują się w działalność pro bono, bo myślę, że to jest bardzo istotne w naszym zawodzie, żeby pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy, a jednocześnie których na przykład nie stać na naszą pomoc i często jesteśmy ostatnią tak zwaną deską ratunku. Chciałabym zadedykować tę nagrodę wszystkim prawnikom białoruskim oraz więźniom politycznym i oczywiście podziwiam ich i życzę im dużo wytrwałości w walce o wolną Białoruś. Jest
spodziewaliśmy się tego wyróżnienia, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tą informacją. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę w szczególności kategorię, w której otrzymaliśmy nagrodę. Jest to kategoria dotycząca transakcji, która wymaga największego kunsztu prawniczego. Także w imieniu całej kancelarii dziękuję za przyznanie tej nagrody, jest nam niezmiernie miło.